cały konwent polega na tym, że po prostu młodzież, bardzo często poniżej 18, ale również osoby pełnoletnie przyjeżdżają, pokazują swoją ekspresję właśnie poprzez różne stroje ze swoich ulubionych serii, czy to były komiksy, czy seriale. Mamy również bardzo dużo fanów fantastyki, którzy przychodzą i grają sobie razem w gry RPG. Prowadzimy tutaj prelekcje, na które każdy uczestnik może sobie przyjść, posłuchać. Tak samo każdy uczestnik może zgłosić swoją chęć przeprowadzenia takiej prelekcji. Mniej więcej co 5 lat wymieniają się ludzie, którzy statystycznie chodzą na konwenty. Czyli jeżeli jeździsz od lat, tak samo jak ja i moi koledzy, to widzimy, jak szybko zmieniają się ludzie. To zainteresowanie bardzo często przepada. Aczkolwiek takie osoby, starzy wyjadacze jak my, jeżdżą dalej i stają się właśnie wspomagać, szerzyć zainteresowanie tym tematem. No, odkąd byłam dzieckiem, to akurat interesowałam się tym tematem. Zaczęłam najpierw oglądać, potem czytać, aż w końcu znalazłam cosplay i postanowiłam, że będę się przebierać w postacie, które lubię i w ten sposób pokazywać swoją indywidualność. Jeśli chodzi o te stroje, skąd je bierzecie, robicie je same? Jak? Ja aktualnie kupuję przez jakieś różne strony, ale może kiedyś zacznę sama robić. To się wzięło z tego, że kolega polecił mi jedno anime i w sumie z ciekawości zerknęłam. Było to anime Attack on Titan. Dość brutalne jak na pierwsze anime, nie ukrywam. Ale ciekawiło mnie, czy nie ma może jakichś bardziej w stylu akcji mniej brutalnych, bardziej przygodowych. I znalazłam kilka bardzo fajnych tytułów.